Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Katarzyny Grocholi pod tytułem Nigdy w życiu. Czyta Danuta Stenka. Liże rany. Jestem porzuconą kobietą. Porzuconą kobietą z dzieckiem. Z córką, nastoletnią. Czy to znaczy, że jestem stara? W żadnym wypadku. Po prostu to moja córka Tosia jest stara. Tosia mówi mi, żebym się nie przejmowała, że jak mieliśmy się rozstać, to lepiej teraz niż za 10 lat. Też myślała, że świat się kończy jak Andrzej z ósmej C powiedział, że już jej nie kocha, a przeżyła. I teraz ma go gdzieś. Tak samo będzie ze mną. Przecież możemy się przyjaźnić, jak na filmach amerykańskich. A o nią, żebym się nie martwiła, bo on jej powiedział, że zawsze będzie jej ojcem. O Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mój mąż nie chodzi do ósmej C? Wtedy by na pewno nie zrobił dziecka innej kobiecie. Powinien chodzić do ósmej C. Przecież jest na tym samym poziomie emocjonalnym co Andrzejek od mojej tosi. Nienawidzę go. Wszyscy oni są tacy sami. Ilekroć myślę o rzeczach nieprzystojnych. Słyszę ulubione słowa mojej mamy. Judyto. Jakże to tak? Tak cię wychowywałam? Dawno już jestem wychowana. Jakieś trzydzieści parę lat minęło od chwili, kiedy ten proces powinien się był zakończyć, ale on trwa. O matko. Nie dość, że dali mi takie imię. Judyta? To jeszcze mi sprawili, braciszka. I próbowali wychowywać. Nie byłam wychowywana na niegrzeczną pannicę, która ma nieprzystojne myśli. Miałam sprzątać po sobie klocki, zabawki, lalki, rajstopy, majtki, książki, szklanki po herbacie, popielniczkę, kieliszki, butelki itd. Mówić grzecznie dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, dziękuję. Myć ręce przed jedzeniem i najlepiej również po, nie odpowiadać niepytana, być dobra dla braciszka. Z braciszkiem miałam kłopot. Chętnie bym go wyprowadziła do lasu i tam zostawiła na zawsze. Zapakowała do chaty na kurzej nóżce. Zamieniła w wielonka, oddała królowej śniegu, zjadła. Potem bym go uratowała i przyprowadziła z powrotem. Stałabym się bohaterką rodzinną i wtedy kochaliby mnie bardziej. A potem by dorósł i wyprowadził się na drugi koniec świata, wtedy kochaliby mnie jeszcze bardziej. Jak można się było spodziewać, nie wyprowadziłam braciszka do lasu. Nikt go nie zjadł, nie upiekł, nie zamroził, nie musiałam go odmrażać. Postanowiłam szczerze i otwarcie o tym pomyśleć zatykając uszy na słowa mojej mamy mój boże nie tak cię wychowywałam braciszek przetrwał w tych trudnych warunkach jest malarzem kocham go i nie muszę już go nigdzie wyprowadzać sam się wyniósł na drugi koniec świata kochają go teraz jeszcze bardziej bo jest daleko a moje nieprzystojne myśli głównie mi się w tej chwili wiążą z mężem, który po prostu kicnął sobie na boczek i zrobił dzidziusia joli. Jola jest kobietą, jest potwornie brzydka, ma złoty ząb, wąskie usta jest stara i pomarszczona, ma krzywe nogi, i najlepiej żeby w ogóle nie miała biustu. Podłych charakter, świńskie oczka. Tak, lubię sobie o niej pomyśleć. Jola, ku mojej rozpaczy, prezentuje się świetnie. Ma znakomitą figurę. Może ciąża ją lekko nad będę optymistką. Mówi biegle trzema językami. Używa kremów na noc i na pewno nie pali w łóżku. Mam nadzieję, że w końcu jej się połamią zęby i dentysta w zamroczeniu pomrocznym czy coś takiego. Nałoży jej złote koronki. Moje małżeństwo głównie składało się z niepalenia w łóżku, z niejedzenia w łóżku, z niepicia w łóżku, z nieogrzewania sypialni, bo to zdrowo. Więcej rzeczy nie robiliśmy, niż robiliśmy. Powinnam się przestać dziwić, że moje małżeństwo się tak skończyło. Jeśli chodzi o sypialnię, to jedyne, o czym marzyłam, kładąc się w zmrożonej pościeli. To żeby mnie nie zaczepiał, nie odwijał z kołdry kocaj grubej flanelowej piżamy po dziadku. Jak znam jego upodobania, na pewno zrobił Joli dziecko w lodówce. Boże, dlaczego to mnie spotkało? Akurat mnie. Przecież statystyki mówią, że spotyka to co dziesiątą kobietę w naszym kraju. Dlaczego musiałam być ta dziesiąta? Wystarczyłoby jakoś inaczej się ustawić w statystyce. Poza tym, dlaczego on zadał się ze szczuplejszą? Statystyki mówią, że mężczyzna zdradza swoją żonę na ogół z kobietą bardziej puszystą. Ja jestem bardziej puszysta. Kłamliwi matematycy zniszczyli mi związek, który się zupełnie nieźle zapowiadał. Teraz cierpię. Umieram. Dlaczego już nigdy nie usłyszę podniesionego głosu: Gdzie ta kawa do cholery? Dlaczego mnie to tak strasznie martwi? Już nigdy nie zadam się z żadnym przedstawicielem tego obcego gatunku. Nigdy! Wszyscy oni są tacy sami. Rzucam kawę. Potem wzięliśmy bardzo przyjemny rozwód. Ceremonia trwała krócej niż ślub. Mniej też było osób towarzyszących, ani pół świadka, żadnego szampana. Zostawiam ci mieszkanie, powiedział. Cudowny facet, czyż nie? Zostawiam mi nasze wspólne mieszkanie, które razem spłacaliśmy przez ostatnie dziesięć lat. Co prawda jego dziadkowie nas zameldowali, ale wykupiliśmy je razem. Zostawiam. mi. Rozstańmy się kulturalnie, o samochód chyba nie będziesz się kłócić, powiedział w korytarzu sądowym. No wiesz, to moja praca. Kłamał, jak zwykle, jest ekonomistą. Ażebyś został zawodowym kierowcą tych gnomie. Uśmiechnęłam się. Serce łukało. Jak sobie życzysz. Do teraz żałuję. Ani słowa więcej o tym, Karle. Przysięgam. Jeszcze będzie po mnie płakał. Nie płaczę. Widziała go moja przyjaciółka Ula. Świetnie wygląda. Zeszczuplał, nosi za nią zakupy, a jola z dużym brzuszkiem mogłaby być reklamą kobiety w ciąży, nawet jej hormonów nie wysypało na twarz. Dlaczego ja mam pecha? Nie mógł wpaść z jakąś kobietą, która jako dziewczynka zachorowała na ospę i ją sobie wydrapała, i której na zawsze zostały ślady, i która ma kłopoty z cerą, i która jest gruba i głupia. Dlaczego on z nią robi zakupy, a ze mną nigdy nie robił? Ani słowa więcej o tym wraku prawdziwego mężczyzny. Nędznej imitacji, nigdy! Mam przynajmniej nadzieję, że robi jej awanturę, jeśli nie ma kawy w domu. Może zostanę prezesem urzędu ceł i wydam rozporządzenie zabraniające sprowadzania kawy. W taki oto sposób zostałam sama. Już mam za sobą przepłakane noce. Już nigdy więcej nie będę płakać przez faceta. Postanowiłam zacząć nowe życie. Zaczęłam od zważenia się. Nie powiem ile. To można sprawdzić, oczywiście, pod przymusem. Ale niewielkim uśpić, zważyć bez mojej wiedzy i uważać, żebym się nigdy o tym nie dowiedziała, bo znajdę i zabiję. Potem zrobiłam przegląd moich dokonań życiowych bilansu, strat i zysków. Zdecydowanie, oprócz córki, mam nadwagę które to słowo mnie drażni. Oprócz nadwagi mam mamę i tatę oboje po rozwodzie, mieszkają osobno. Zauważyłam, że w dzisiejszych czasach ludzie się łatwiej rozwodzą i zwodzą co jest przykre. Nawet jeśli chodzi o pary z długim stażem, co można byłoby powiedzieć o moich rodzicach, gdyby nie rozwód? Jesteśmy w stałym kontakcie, ponieważ martwią się o mnie. Mój brat mieszka na drugim końcu świata. Oprócz córki, nadwagi i rodziców mam nieodciętą pępowinę, o czym dowiedziałam się z mądrych książek. Psychiczną, oczywiście. Moi rodzice są toksyczni tak podaje literatura. Trzydzieści parę lat przeżyłam, i wreszcie trafiłam na książkę, która mi to uświadomiła. Nie wiem, co z tym zrobić. Tak mi się przyjemnie żyło. O nadwadze też dowiedziałam się z prasy. A mówi się, że telewizja szkodzi. Oprócz córki, nadwagi, rodziców, nieodciętej pępowiny, dręczą mnie problemy natury uczuciowej. Co spotkałam na swojej drodze faceta? To albo w ogóle nie pracował, albo był pracocholikiem, albo zdrowo wcinał kiełki, patrząc z obrzydzeniem na moje bewsztyki. A teraz faceci w ogóle są do niczego. Wszyscy są tacy sami. Albo ma oprócz komórki wszyte Esperal, albo jest po rozwodzie. Komórki nie ma wszytej, ale prawie. Do dziś nie opracowałam testu, który by mi pozwolił sprawdzić, co mnie czeka, zanim oczywiście wdepnę w uzależnienie od niego które oczywiście kończy się tragicznie, bo moja miłość ma go uleczyć. Nie ulecza, a ja liżę rany w samotności. Dlaczego spotkałam swojego przyszłego eksmęża? który lubił spać w zimnym pokoju i nie było mowy o paleniu w łóżku, o czytaniu. Dlaczego mu światło przeszkadzało? Oprócz córki, nadwagi, rodziców, nieodciętej pępowiny, problemów natury uczuciowej, dysponuje całą gamą innych drobnych przykrości, które rujnują mi życie. Na przykład leje mi się z umywalki, Miał przyjść hydraulik, ale najpierw on zapomniał, a potem ja zapomniałam. Co postanawiam zacząć dietę, to nagle się okazuje, że znajomi, którzy nigdy nie robią wystawnych przyjęć, nagle właśnie na takie nie zapraszają. Nie wiem skąd się dowiadują, że zamierzam głodować. Niewykluczone, że mają ścisły pozawerbalny kontakt z moją lodówką. Kiedy tylko pojawia się tam gar zupy kapusty na cztery następne dni diety cud. Dzwonią i mówią, że hinduski wieczór, albo polędwica z zielonym pieprzem, albo szczyt złośliwości. Oprócz córki, nadwagi i rodziców, nieodciętej pępowiny, kłopotów z facetami, kranem i złośliwych przyjaciół, mam jeszcze psa. Ma na imię Borys i nie ma nadwagi. Całą nadzieję pokładam w opinii kolegi. Który mówi, że jaki pies, taki właściciel? Choć nie ukrywam, że nie chciałabym mieć futra na piersiach i pomyśleć, że jeszcze w lutym byłam szczęśliwą mężatką to było cztery kilo temu zgadnijcie, jak skończyła się moja wielka miłość. Myślę, że mam zupełnie przeciętne problemy. I to mnie ratuje. Dzisiaj spotkałam się z eksiem. Był uprzedzająco miły. Podejrzewałam go o najgorszej i się nie pomyliłam. Otóż, proponuje mi pieniądze na maleńkie mieszkanko. Bo tamto mieszkanie było jakby jego dziadków. Więc sama rozumiem, że nie mam jakby żadnych praw. Jakbym sama nie rozumiała. Wyraził więc nadzieję, że się zgodzę, bo i tak mi się pieniądze nie należą. A on tutaj właśnie prezentuje swoją, jakby, Joli dobrą wolę. Joli, Jola ma decydować, gdzie ja i moje dziecko mamy żyć po moim trupie. Zgodziłam się. Jestem zrozpaczona. Tosia mówi, że nienawidziła tego mieszkania i że bardzo dobrze. Zadzwoniłam do uli. Nie wiem co robić. Nie wiem, gdzie będziemy mieszkać. Pieniędzy starczy na kawalerkę. Nie chcę do jasnej cholery żyć w kawalerce. Niech on do cholery żyje sobie w kawalerce. Ula powiedziała, żebym się nie martwiła, że kolonie jest mały kawałek ziemi, że za te pieniądze na tę cholerną kawalerkę można wybudować maleńki, zgrabniutki domek, że wszystko co złe obraca się na dobre. Idiotka. Borys przyszedł wieczorem do sypialni. Puściłam go na łóżko, zapaliłam papierosa, zeżarłam bułkę i nakruszyłam. Szkoda, że ten Odioli tego nie widzi. Dzwonili z redakcji, że co ja sobie myślę. Na miły Bóg, co ja myślę? Myślę o tym, żeby dostała ospy i żeby utyła i żeby zapomniała kupić kawy. Co ja myślę w sprawie listów, które na mnie od tygodni czekają? Ponieważ pracuję... Od siedmiu lat w tej redakcji, więc idą mi na rękę w związku z moją sytuacją życiową i posyłają mi te listy przez gońca. Mam się pospieszyć i życzą mi powodzenia. Tak, tak. Moja praca polega na tym, że odpisuję na listy czytelnikom. W każdej sprawie. Jestem bazą danych, wyrocznią, jak powiększyć piersi, jak je pomniejszyć. Jakich kremów używać do cery tłustej? Jakich maseczek po trzydziestce? Co robić, gdy masz kłopoty z córką i gdy mąż cię zdradza? Jak szukać pracy i jak nie dać się maltretować? Gdzie iść po pomoc, jak on pije? Jak się ubrać, kiedy masz figurę jabłko? Jak zatuszować za krótkie nogi? I tak dalej. Co zrobić, żeby on nie odszedł do innej? A skąd mam to wiedzieć? Nie lubię wsi. Pojechałam do uli 30 kilometrów od miasta. Idiotyzm. Nie dla mnie. Przecież nie rzucę pracy nie mam samochodu. Nie lubię wsi. Pojechałam wyłącznie dlatego, że jej obiecałam. Co prawda jest 2 KD. Taki trzywagonikowy tramwaj. Owszem wygodny i sympatyczny. Jechałam jechałam. Z godzinę? W życiu tym nie będę jeździć. Za dupie. Ula czekała na stacji. Jeden tor, kolejka co godzinę, żadnego sklepu, pięć domów na krzyż. Mowy nie ma. Szkoła dwa i pół kilometra stąd. To się w ogóle nie powiem. Na pewno nie będzie chciała się wyprowadzić z miasta. Ula prowadzi mnie wśród brzus, Uwielbiam brzozy. Chyba zwariowała. Przed torami dziura, oczywiście w nią wpadam. O mały włos nie łamie nogi. Obcasy mi się zapadają w piasek. Uli błyszczą się oczy. Patrz to tu. Zatrzymuje się i pokazuje mi te ziemię, co to niby mam ją kupić. Ugór, pole, orane ze trzydzieści lat temu, sam pesz, straszne. Rozmawiałam z właścicielami, oddadzą za dziesięć tysięcy. Pomożemy ci. Ja mam mieszkać na tym Ugorze, z dala od miasta? Przy kolejce, co jeździ co godzinę, bez telefonu? Bo linii telefonicznej nie ma. W piasku i błocie, bez sklepu, kina, teatru, przyjaciół? Dobra, najpierw na herbatkę do Uli, potem pójdę rozmawiać z właścicielami Ugoru. Co mi szkodzi, niech ula wie, że zrobiłam wszystko. Ale to nie dla mnie. Dom Uli jest piękny. Okna na brzozy. Przed domem cudowny ogródek. To szczodrzeniec. Na wiosnę kwitnie żółto. Przyniosłam z lasu, przyjął się. A tu zobacz, jaki piękny świerk. Chorował przez dwa lata, a teraz odbił. Powyginana wierzba płacząca rośnie tuż przy drewnianym tarasie. Ula nastawia wodę na herbatę, ja zostaję sama. Jej córki jeszcze nie wróciły ze szkoły. Mąż pojechał do miasta. Cisza, upał, a przecież to dopiero kwiecień. Patrzy na ugór zasiadką. Jakby tak zaorać, ogrodzić. Też byłby piękny ogród. Posadzić jeszcze coś by się przydało. Od tamtej strony takie powyginane, taką. Wierzbkę, czy coś powyginanego jak ma ula. W środku można by wykopać oczko i napełnić wodą, jakby była woda. A nie ma. Ula ma studnie. Ale życie musi tu być straszne. Gdyby ktoś lubił się babrać w ziemi, to może zrobiłby coś ładnego. Nie ja. Nie odróżniam sosny od świerka. Z trudnością rozpoznaje gołębia po gruchaniu i wróbla po ćwierkaniu. A tu coś nad nami kwili. Słońce świeci, pachnie czymś i śpiewa coś. Właściwie jest przyjemnie, jak na wakacjach. Wraca ula z herbatą. Pomiędzy nogami plącze się kot Jacek. Jacek jest duży, pręgowany, miły. Nie lubię kotów, ale tutaj na wsi mogłabym mieć kota. Tosia by się ucieszyła, lubi koty. Ula stawia herbatę na stoliczku pod dębem. Ale dzwonią sikory. No, to jeszcze oprócz gołębi i wróbli będę odróżniać sikory. Pachnie. I powietrze jest inne. Może będę częściej do uli przyjeżdżać. Ula przynosi koce, kładziemy się na trawie. Nad nami niebo. Mogłabym tak spędzić życie, patrząc w chmury. Ale te pszczoły i osy, różne latające, groźne dla życia stworzenia, które już się obudziły po zimie, to jest dobre na wakacjach, a nie na co dzień. Potem idziemy rozmawiać w sprawie Ziemi. Na wszelki wypadek i niech ula nie myśli, że nie doceniam tego, co dla mnie robi. Przed furtką właścicieli Ula mnie zatrzymuje. Bo wiesz, mówi, elektryczność to możesz pociągnąć od nas na czas budowy i wodę. Krzyś się dowiadywał i w ogóle mają tu robić wodociąg jeszcze w tym roku, we wrześniu. Gdybyś kupiła gotowy projekt, to obok jest ekipa górali. Kończą dom i mogliby od razu zacząć. Krzyś jej mąż różni się od mojego tym, że po pierwsze nie jest eks, a po drugie jest dobry i kocha ule. Statystycznie nie miała dużych szans, ale na nią padło. Ugór mieni się wszystkimi kolorami, słońce chyli się ku zachodowi, trawa podświetlona złotem lekko faluje na wietrze. No, owszem! Wygląda to cudownie, ale nie dla mnie i tak tego nie kupię. Do furtki podchodzi właścicielka. Wczoraj powiedziałam pani uli, że dziesięć tysięcy, ale to za tanio. Także nieaktualne, przepraszam. Robi mi się mdło, szaro. Jak to nieaktualne? Między wczoraj a dzisiaj tak podrożało? Niemożliwe. Przecież ja to muszę mieć. To jedyna szansa wyrwania się z miasta. Przecież szkoła tak niedaleko, zakupy przywiezie się kolejką. Nie można ludzi robić w konia. Muszę zacząć nowe życie. A ile pani chce? To ja już muszę się z córką naradzić. Boże jedyny. Przez przypadek odnalazłam swoje miejsce na Ziemi i ono ma być nie dla mnie? W życiu będę walczyć. Nie dam sobie odebrać swojej ziemi. Przecież już nawet wiem, gdzie będzie to cholerne oczko wodne. Ula odprowadza mnie na stację. Obcasy grzęzną mi w piasku cudownie miękkim, ciepłym piasku omijam dziurę przed torami szyny błyszczą w czerwonym słońcu. Przed Warszawą widzę po prawej stronie tęczę. To znak, że można zacząć nowe życie i w ogóle. O! Nie dam się. Przyjechałam do mieszkania, co mam je w ciągu miesiąca opuścić. Borys miałby tam używanie. Tosia miałaby kota. Mówię to si, że może by tak się wynieść daleko stąd. W redakcji byłabym dwa razy w tygodniu i tak przeważnie pracuję w domu. Tosia pyta, czy mogłaby mieć kota, kiedy jej mówię, że to tuż obok Uli chce natychmiast jechać i zobaczyć się z jej córkami, które przecież zna. Szczęśliwie jest w pół do dziesiątej, więc nie jedziemy. Pozwalam Borysowi spać w łóżku. On śpi. Ja nie mogę zasnąć. Jutro koniecznie muszę pojechać do Uli. Byle złoto zębna Jola mnie nie zmoże. Właśnie zadzwoniła moja mama i zapytała, kiedy zamierzam wziąć się za siebie, bo chyba dalej nie można tak egzystować. Przez egzystowanie moja mama rozumie życie bez stałej posady, bez stałego męża, bez stałej wagi, nie mówiąc już o późnym kładzeniu się spać. I co zamierzam z sobą zrobić? Nie powiedziała jej po co ma nie spać. Położyłam się o jedenastej. W końcu nawet moja mama może mieć czasami rację. O wpół do dwunastej zadzwonił mój ojciec i zapytał, dlaczego o tej porze jeszcze nie śpię. Wybita z pierwszego snu nie mogłam zasnąć. O pierwszej pies zaczął piszczeć. Ubrałam się i poszłam go wysikać. Gdybym miała ogródeczek, puściłabym go do ogródka. Potem zrobiłam sobie herbatę, potem zapaliłam papierosa, potem zjadłam przepyszną bułeczkę z pasztetem z gęsich wątróbek, w dalszym ciągu nie mogłam zasnąć, zapaliłam, po jedzeniu pale, zrobiłam drugą herbatę, potem umyłam zęby, potem czytałam, mimo że czytanie mi zdecydowanie szkodzi, potem próbowałam zasnąć, mowy nie było. O trzeciej trzydzieści się złamałam i wzięłam pół tabletki na sen. O dziewiątej zadzwoniła moja mama. To ty o tej porze jeszcze śpisz? Nie wiem dlaczego się rozwiedli. Tam na wsi nie ma telefonów i bardzo dobrze. Będę żyć w zgodzie z naturą. Tosia. Absolutnie jest za. Już szuka małego kotka. Właścicielka u ugoru podniosła cenę o pięć tysięcy. Zgadzam się! krzyknęłam. A to ja jeszcze porozmawiam z synem, powiedziała. Boże, ilu samotnym porzuconym kobietom statystycznie rzecz biorąc pozwalasz na wybudowanie własnego ślicznego domeczku, w którym zawsze będzie ciepło? Możesz mnie tak ustawić w tym szeregu, żeby tym razem też na mnie wypadło? Tak jak to zrobiłeś w kwestii porzucenia mnie przez eks? Przecież coś mi się w końcu należy za to, że Jola nigdy w życiu nie miała ospy. W kwestii zasadniczej nie wiem ile razy człowiek, czyli kobieta, może zaczynać życie od nowa. Jeśli o mnie chodzi, robię to teraz poniekąd. Nałogowo, bez przerwy. Nie wiem, dlaczego akurat na mnie padło. I nigdy się nie dowiem. Widać, coś robię źle, bo normalni ludzie żyją normalnie. Nie są porzucani. Ich mężowie nie robią sobie dziecka na starość z jakimiś obcymi kobietami. Ich porzucone żony nie muszą się wyprowadzać i szukać swojego miejsca na ziemi. Ich córki nie muszą zmieniać szkoły i się stresować. A te kobiety nie tyją. Te kobiety nie kupują kawałka ziemi, a ja będę miała własny dom, nawet po swoim własnym trupie. Przywieźli mi listy z redakcji. Czterdzieści. Włączyłam komputer, zrobiłam herbatę. Wyłączyłam telefon. Muszę normalnie żyć. Za trzy dni mamy się wyprowadzić. Julek, kolega z redakcji, wyjeżdża. Może mi na trzy miesiące zostawić klucze. Tosia u narzeczonego złotozębnej. Właściwie powinnam się cieszyć, że ma z ojcem dobre stosunki. Szlak mnie trafia. Z narzeczonym złoto i muszę załatwić, żeby mi pozwolił przewieźć meble później. Czterdzieści listów. Biorę się do roboty. Pierwszy list jest tragiczny. Czy to specjalnie tak? Droga redakcjo, nie wiem co robić. Dowiedziałam się, że mój mąż ma inną. Dzieci ją znają. Razem chodzą do kina. Razem od dwóch lat wyjeżdżają na urlopy. Moje życie rozpadło się w gruzy. Jak go zatrzymać? Jest dla mnie wszystkim. Dzieci mówią, żebym nie histeryzowała. Odsunęły się ode mnie. Ja płaczę całymi dniami i proszę, żeby mnie nie opuszczał przez wzgląd na te wszystkie wspólne lata. Mąż upokarza mnie na każdym kroku, a przecież wie, że go kocham nad życie. Co robić? Co robić? Ty głupia babo. Zabić! Puścić go z torbami, niech się wynosi do tej lafiryndy. A ty zacznij nowe życie. Co się go tak uczepiłaś, jak rzep go ogona? Trzeba mieć odrobinę poczucia własnej wartości, idiotko. Droga pani, rozumiem trudną sytuację, w jakiej się pani znalazła. Niestety nie mogę wziąć odpowiedzialności za pani związek i za pani decyzję. Jakiekolwiek by one były. A szkoda. Już ja bym ci napisała, co cię postawi na nogi. Warto zastanowić się, co tak panią przy nim trzyma, skoro mąż panią upokarza od lat. Czy to naprawdę jest miłość? Jeśli chce pani czekać, to proszę czekać, ale życie być może przeminie na czekaniu. A na pewno zasługuje pani na szacunek i prawdziwą miłość. Niech pani pomyśli, czy warto żyć z człowiekiem, który panią kompromituje w oczach dzieci, który nie liczy się z pani uczuciami? Nienawidzę facetów. Droga redakcja, ja mam piegi, chyba się zabije. Ja też mam, kobieto, i się nie zabije. Nacieraj sobie kwaśnym mlekiem i okładaj ogórkiem. Kup krem na piegi od żądnych pieniędzy przedsiębiorców farmaceutycznych. Lepsze piegi niż ślady po ospie. Lepsze piegi niż być porzuconą. Droga Basiu, najlepszym sposobem na piegi jest okładanie cery ogórkiem. O, a teraz przyjemny list. Bardzo proszę, to lubię. Na komputerze pisał facet i na niebieskim papierze infantylny jakiś. Droga redakcjo, żona oświadczyła mi, że od wielu lat nie jest ze mną szczęśliwa. A właściwie nigdy nie była. Ma romans z kolegą z pracy, z którym czuje się jak prawdziwa kobieta. Nie mogę sobie dać rady, nie rozumiem, jak mogło do tego dojść. Zawsze ją bardzo kochałem. Nie rozumiesz, głąbie? Dobrze ci tak! Nareszcie jakaś kobieta wyzwala się z krępujących ją szowinistycznych więzów, a ty nie rozumiesz. Ja ci wytłumaczę. Szanowny panie, ze smutkiem przeczytałam pański list i, choć cała sytuacja budzi moje głębokie współczucie. Ha, 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 chciałeś być pierwszy, ale masz mądrzejszą żonę. To jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że udział pana w tej sprawie jest duży. Kobieta na ogół nie rzuca się w romans z innym, jeśli mąż zaspokaja jej podstawowe potrzeby: bycia kochaną, ważną i szanowaną. Prawdopodobnie w waszym związku zabrakło intymności i zaufania. Więzy, które was łączyły, nie były wystarczająco mocne. Człowiek, który kocha, potrafi wiele wybaczyć i walczyć o swoją miłość. Jeśli żona jest szczęśliwa z innym mężczyzną, jest to jednoznaczne. Znalazła tam coś, czego pan jej nie umiał lub nie chciał dać. Rozumiem, że czuje się pan zdradzony. To nie musi być dowód miłości, ale egoizmu i zranionej męskiej dumy. Niech rozważy pan w swoim sumieniu, czy pan ze swej strony w związek z żoną zainwestował rzeczywiście wszystko. Osobiście wątpię. Sama jestem kobietą i wiem, że miłość mężczyzny, jeśli jest prawdziwa, potrafi czynić cuda. Kobieta kochana nigdy nie spojrzy na innego faceta. Jeśli rzeczywiście kocha Pan żonę, Pana cierpliwość i wyrozumiałość będą nagrodzone, czekaj sobie na nią do świętego nigdy. Życzę Panu, aby w następnym związku umiał Pan więcej dawać. A wtedy nie spotka Pana rozczarowanie, z poważaniem. Jeśli ma być szczerze, to bardzo proszę. Bardzo lubię żonę faceta od niebieskiego papieru. Przynajmniej jedna z nas się nie dała tym dupkom. Ja się też nie dam. Będę miała swój własny dom i będę sobie paliła w łóżku papierosy i wpuszczała psa na kołdrę. I jadła śniadanie w niedzielę, czytając książkę w łóżku. Będę sobie czytała. I kruszyła okruszkami spysznych bułeczek. Wpadłam w panikę. Wcale nie jestem spanikowana. Nie wiem od czego zacząć. Zostało mi jeszcze 49 godzin do przyjazdu samochodu, który ma nas przeprowadzić do mieszkania Julka. Potem będę się zastanawiała, co dalej. Przyjechała ula. Siedziałam właśnie na podłodze, próbując złożyć kartony. Obok mnie leżały książki, jakieś 800, oraz swetry, oraz bluski, pościel, ubrania tosi, filiżanki z mojego tak przedślubnego kompletu, cukierniczka srebrna od mojej kuzynki, wiklinowe koszyczki, które zbierałam namiętnie, każdy inny, bibelociki, świeczniki, świeczki. Zrobiłam sobie herbatę bez cytryny. Za to z fusami, taką jaką lubię. Żeby poczytać pamiętnik. Z lat wczesnej młodości, który wypadł z najwyższej półki w szafie, kiedy próbowałam zdjąć swetry. Schowałam go tam przed tym od joli cztery lata temu po remoncie. Borys na dźwięk dzwonka zerwał się, wylał herbatę na niewiadomo dlaczego otwarty słownik Mitów, i pognał do drzwi. Nienawidzę psów. Fusy spłynęły malowniczo po haśle pięta Achillesa i zatrzymały się na encyklopedii. Najpierw się troszkę zagotowałam, a potem pieczołowicie złożyłam obie książki razem z fusami i mocno przygniotłam słownikiem angielsko-polskim, żeby dobrze przywarły te fusy. W ogóle nie widać, że w środku są fusy. Sie zdziwi. Obie książki są tego od Joli. Dobry piesek. Ula weszła i trochę zbladła. A potem pogodnie powiedziała: O, widzę, że już kończysz. Nic nie kończyłam. Jeszcze w ogóle nie zaczęłam. Ale ula wzięła karton, złożyła go w piętnaście sekund i zapytała, od czego zaczynamy. Wobec tego jej nie przeszkadzałam. Czytałam na głos pamiętnik i było bardzo wesoło. Po sześciu godzinach byłam spakowana. Wieczorem przyjechał po nią mąż. Po mnie nigdy nie przyjedzie mąż. I przewieźliśmy komputer. Potem odwieźli mnie z powrotem w te resztki mojego domu. Nigdy już mąż mnie nie odwiezie do domu. Zrobiłam jakąś nędzną kolację. Nigdy już nie będę robiła kolacji w tym domu. Potem otworzyłam whisky, którą mu, idiotka, przywiozłam na urodziny. Była schowana w szafce z butami. I wypiłyśmy pół butelki. Już nigdy nie będę mężowi przywoziła whisky, bo nie mam męża. Jestem samotną, porzuconą kobietą. Położyłam się o trzeciej obok słownika mitów greckich i Boryska, mojego ukochanego pieseczka, który zawsze mnie kochał i nigdy nie opuści na pewno kochany kundeleczek. A oni wszyscy, czyli Jola i ten od niej, dostaną ospy i utyją, i też będzie im się kiwał sufit troszeczkę, aż spadnie. I będą mieli duże złote zęby, i ubytki, i brak mózgu i trądzik starczy, i nie będą mieli kochaniutkiego, dobrego pieseczka, który jest mój, mój, tylko mój. O, matko, jak mi się chce pić nie wiem, kto dopił whisky, bo Borysowi nie chce się pić obserwowałam go ukradkiem. Ta kobieta od mojej ziemi chce dwadzieścia tysięcy eks dał mi pieniądze przy notariuszu podpisałam, co chciał. Byłam znakomicie ubrana, bo Renata pożyczyła mi spódnicę, żeby go zatkało. Śliczną i luksusową. Za nowe rajstopy zapłaciłam 44 złote. Szare, francuskie. Za nowy lakier do paznokci 75. Manikur i makijaż kosztowały 70 złotych. Eksio nic nie powiedział, ale widziałam, jak mi się cały czas przyglądał. W życiu tak na mnie nie patrzył. Choć nie wyglądał na zatkanego. Niech żałuje. Zapytał, czy mnie gdzieś nie podwieść. Uprzejmie podziękowałam. Niech wozi tę swoją. Niech wie, że mam klasę. Zresztą to dwadzieścia minut autobusem. Tłukłam się do mieszkania Julka półtorej godziny, bo na łazienkowskiej wywrócił się tir. Na ulicy ludzie na mnie patrzyli. Wyglądałam wystrzałowo. Wcale nie trzeba być anorektyczną jolą, żeby zwracać uwagę mężczyzn. A w autobusie jakiś facet oczu ode mnie nie mógł oderwać. Jeszcze mnie stać na nie jedno. Wszystko przede mną. Już zawsze będę elegancką kobietą. Borys przywitał mnie tak, jakby mnie nie widział rok. Podarł mi rajstopy za 44 zł i zahaczył pazurami o spódnicę Renaty. Dziura jak jasny gwint! Wbiegłam do łazienki i chlapnęłam lakierem na oczko w rajstopach, podobno tak się robi. Mam to w komputerze w bazie danych, co robić domowym sposobem w razie różnych wypadków. Lakier diabli wzięli, popłynął aż na podłogę, ani rajstop, ani lakieru. Co za bzdury w tym komputerze! I wtedy niestety spojrzałam w lustro. Jedno oko miałam rzeczywiście świetne. Duże, błyszczące, zielony cień znakomicie podkreślał tęczówkę. Niestety miałam również drugie oko. Wyglądało, jakby mi ktoś przywalił. Zielony cień pod spodem, tuż pod okiem. Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego nie jestem cyklopem? No tak, jak wyszłam od kosmetyczki, coś mi wpadło do oka i na pewno wsadziłam tam rękę. Dlaczego nie pamiętałam, że jestem elegancką kobietą? Nienawidzę być elegancką kobietą. Już nigdy się nie pomaluję. Przysięgam. Po zmyciu oczu mydłem z dodatkiem kremu nic nie widzę. Szczypie, boli. Przecież muszę pracować. Wyglądam jak królik z tym, że mam dodatkowo czarne obwódki. Nie dają się zmyć. Nienawidzę być królikiem. Włączam komputer. Droga redakcjo, Przeczytałam w waszej gazecie, że są tusze wodoodporne. Czy mogłaby pani polecić mi taki tusz, bo jadę na wakacje, a chcę się podobać. Mój był wodoodporny, użyj mojego, jak znalazł na kąpiele w jeziorze. Możesz się pomalować raz przed wyjazdem i starczy na dwa tygodnie, tylko nie próbuj zmywać. Droga Elu, dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyłaś naszą redakcję. Dwadzieścia tysięcy. Dwadzieścia tysięcy. Jestem ziemianką. Mam własną ziemię. Mam projekt. Mam wszystko to w czasie rekordowym ostatnich trzech tygodni. Architekt, geodeta, urząd gminy, znowu architekt, plan, księga wieczysta, znowu geodeta, zatwierdzenie. Pismo o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji rolnej położonych z uzasadnieniem, że postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ stwierdzono, że działka, czyli moja ziemia, jest położona na gruntach pochodzenia mineralnego i nie zachodzi potrzeba uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i naliczania opłat związanych z tym wyłączeniem. O, proszę bardzo. Ciekawa jestem, co by powiedzieli moi rodzice, gdyby wiedzieli, że już się kopią fundamenty. Ale im nie powiem, wpadną w panikę. A wystarczy, że ja jestem spanikowana. Powiedziałam tylko Agnieszce, która też, jak ja, przeszła w życiu niejedno. Jest moją kuzynką i charakteryzuje się tym, że nie mieści się w statystyce, oraz w przeciwieństwie do mnie, realizuje swoje cele życiowe. Po moim ślubie, kiedy moja teściowa przy deserze powiedziała, że teraz czas na dzidziusia, Agnieszka oświadczyła, że wyjdzie tylko za sierotkę. A kiedy nasza wspólna znajoma się rozeszła zaraz po ślubie, to Agnieszka powiedziała, że sobie znajdzie faceta po rozwodzie, doświadczonego, któremu już nie głupoty w głowie. Grzegorz, jej mąż, był rozwiedzioną półsierotką. To bardzo miły człowiek. Odsiedział swoje w stanie wojennym, bo drukował miłosza. Dlatego teraz, jak już nie ma przypływu adrenaliny, proponuje wszystkim, żeby się bujali. Grzesiek też miał w swoim życiu parę trudnych momentów. Pierwszy, jak ich nakryli z całym trzytysięcznym nakładem Bora Komorowskiego w stanie wojennym, oni myśleli, że się konspirują, a władza socjalistyczna czekała, aż skończą drukować. Wtedy bardzo miły ubek poklepał Grześka po ramieniu i powiedział szeptem. Pan się nie martwi, to się nie zmarnuje. Nasi znajomi to psy na takie bzdury. I wtedy Grzesiek posiedział rok. Ale mówi, że było przyjemnie, bo w życiu już potem nie poznał tak wielu interesujących ludzi. Dzisiaj zna połowę rządu. Żyje w kraju, w którym rząd poznaje się w więzieniu. Ciekawa jestem, czy to będzie dalej obowiązywać. Taka zasada. Drugi trudny moment dla Grześka to, jak im się dziecko urodziło. Agnieszka w szpitalu, a Grzesiek bólów porodowych dostał i musiał z teściową wypić cały koniak, żeby mu minęło. Do dziś nie znosi koniaku, chorował strasznie. Dziecko urodziło się trzeźwe, choć teraz zachowuje się, jakby było pijane. Moja nieletnia siostrzenica proponuje ojcu, żeby się bujał więc powiedziałam Agnieszce i Grześkowi, że już wylewają fundamenty. Agnieszka spojrzała na mnie z bólem. Grzesiek z wrażenia zapomniał powiedzieć, żebym się bujała. Musieli być wstrząśnięci. Mają mnie za wariatkę. Tylko Ula wierzy, że mi się uda. Dzieci mają zalety. Dzieci mają zalety. Ale takie dziecko jak moja córka Tosia jest człowiekiem dość niebezpiecznym. Już jako mała dziewczynka potrafiła jednym zgrabnym zdaniem skompromitować moje metody wychowawcze oraz donieść moim rodzicom, co się dzieje w domu. Pamiętam, jak kiedyś wdepnęła do mnie przyjaciółka. Tosia siedziała grzeczniutko na dywanie i bawiła się klockami Lego. Moja przyjaciółka nie miała jeszcze wtedy dziecka i nie wiedziała, że jak dziecko grzecznie się bawi, to mu się nie przeszkadza w tych rzadkich chwilach. Więc przeszkodziła, wsadziła głowę w drzwi i powiedziała: kuku, kuku, strzela baba z łuku, a dziad z pistoletu. Tu mocno rąbnęłam ją w bok. już sobie wyobraziłam, jak na imieninach teściów wobec licznych gości Tosia powtarza, że ją ciocia nauczyła, że dziad z pistoletu strzela do klozetu. I tej ich miny. Przyjaciółka cichutko zakończyła wierszyk, a Tosia, wdzięcznie podnosząc główkę, roześmiała się srebrzyście i zapytała – A dziad gdzie? Nie usłyszałam, ciociu. A dziad gdzie? Dużo czasu zajęło nam wytłumaczenie Tosi, że ciocia już nie pamięta, gdzie dziad. Ale kiedy ciocia się żegnała, tosia wbiegła do przedpokoju, machnęła klockiem Lego, a do dziś pamiętam, że był to klocek pirat, i wykrzyknęła triumfalnie: Wiem, ciociu, wiem, kuku, kuku strzela baba z łuku, a dziad także strzela. Strzela do kibela. Zmroziło mnie na myśl o kiblu. Przy tym Nakrytym białym obrusem stoleł teściów i już prawie słyszałam syk teściowej. No proszę, mówiłam, że ona nie nadaje się na matkę. Ona to znaczy ja. A kto mówił o dzidziusiu w dniu ślubu? Więc Tosia opanowała do perfekcji słuchanie dowcipów nieprzeznaczonych dla jej maleńkich uszu, które moim zdaniem, gdy była sama w swoim pokoju, rosły do niezwykłych rozmiarów, bo nie jest możliwe, żeby dziecko miało tak znakomity słuch, mając takie malutkie uszka. Jestem pewna, że wydłużały się, jak tylko wychodziłam z pokoju. Kiedyś powiedziałam o mężu Eli, innej mojej przyjaciółki, że jest nienormalny, bo jest. I proszę bardzo. Tosia, wtedy czteroletnia, spała, jak mi się wydawało. Nie minęło parę tygodni, kiedy telewizja podała, że dzieci są naiwne i rodzice powinni je pouczać, że się z obcymi nigdzie nie chodzi. Tosia usłyszała i przeprowadziła na tę okoliczność śledztwo w obecności Eli. Nie wiem, dlaczego wyczekała na moment, kiedy Ela do nas wpadła. Czy gdyby mianowicie przyszedł obcy pan do przedszkola po nią, to ma iść. Nikt obcy po ciebie nie przyjdzie, tylko ja. Ale przypuśćmy. Tosia właśnie nauczyła się od kogoś, chyba nie ode mnie, tego słowa. Więc przypuśćmy, że ty zachorujesz. Przyjdzie po ciebie tatuś. Ale przypuśćmy, że tatuś zachoruje. To babcia. Babcia? Z obcym masz nie iść, ze znajomym możesz. Przypuśćmy z ciocią Elą mogę. Możesz, kochanie, powiedziała ciocia Ela i bez powodu się rozpromieniła. A przypuśćmy z wujkiem? Też możesz, mówiła Ela dalej rozpromieniona. Ale mamusia mówiła, że twój mąż jest nienormalny. Mówi Tosia. Ela się obraziła. Nie wiem dlaczego, bo sama mówiła, że to idiota. Albo malutka moja dziewczynka siedzi z babcią na działce koniec lat osiemdziesiątych. Działka jest pod miastem. Dojeżdża się godzinę elektrycznym. Tosia, grzeczna zwykle, nagle odmawia zjedzenia krupniku. Babcia wpada w panikę. Dziecko, które raz nie zje zupki, może umrzeć z głodu i zaczyna się. Za się. Za tatusia, za mamusie, za biedroneczkę, za pieseczka, łyżeczka za koteczka. Repertuar się wyczerpuje. Tosia buzię otwiera, jeszcze tylko parę łyżek. Znajomi, rodzina i zwierzątka obskoczone, babcia desperacko mówi, no to za naszego papieża. A Tosia odsuwa rękę skrupnikiem i mówi, od dlaczego za papieża? Bo jest dobry. Każdy jest dobry, albowiem. Mówi Tosia, która teraz nowe słowa przylepia na końcu. Bo jest biedny. To się tosi wydaje interesujący. A dlaczego jest biedny? Zupka stygnie, babcia w panice, sama jestem ciekawa co moja matka wykombinuje. I tu moja matka dała plamę. Bo biega za nim jakiś rusek z nożem i chce go zabić. Tosia ze zdziwienia otwiera buzię. Krupnik ląduje w brzuszku. Życie mojego dziecka uratowane. Wracamy wszyscy wieczorem. Pociąg elektryczny pęka w szwach, ludzie z koszami wisien stoją w przejściu, tłok, zaduch, zachód słońca, senność późnego, dojrzałego popołudnia, dwaj milicjanci stoją przy drzwiach, konduktor przesuwa się leniwie od podróżnego do podróżnego, babcia opiera głowę o szybę i odpoczywa. I nagle w tej senności kryształowy głos Tosi: A gdzie jest, babuniu, ten rusek, co mówiłaś, że biega z nożem za naszym papieżem? Nie wiem, skąd Tosia posiadła taką umiejętność przywoływania w najmniej odpowiednich momentach najbardziej kompromitujących rzeczy więc teraz ukrywam przed Tosią, że jestem ziemianką. I że już zaczęła się budowa, bo Ani chybi walnie niechcący na obiedzie w niedzielę przy babci i babcia gotowa dostać zawału. Nie zrobiłam kosztorysu, żeby się nie zniechęcać. Jestem na budowie od czasu do czasu. Górale znakomici. Tosi mówiłam, że jeżdżę do redakcji. Teraz na szczęście Tosia na obozie żeglarskim, więc mogę być codziennie, z wyjątkiem tych dni, kiedy próbuję pracować. W czasie ostatnich dwóch miesięcy wykonałam następujące czynności. Byłam 34 razy w składzie budowlanym. Oprócz tego, co kupował kierownik budowy, kupiłam osobiście około 100 kg gwoździ i metrowych szpilek do wieńca jakieś 300 m2 ścian gipsowo-kartonowych 18 litrów wódki czystej i 50 kg kiełbasy. Piłam trzy razy wódkę z góralami raz miałam kaca. Posadziłam dwie pnące róże, które zeżarły robaki. Posadziłem ze 134 krzewy i drzewa, których nie zeżarły robaki choć mogły. Pojechałam do leśniczówki po drzewo i porąbałam dziesięć metrów przestrzennych brzozy, kiedy myślałam o tym od joli, rąbało mi się świetnie. Ogrodziłam swoją ukochaną, jedyną, wymarzoną ziemię i mam bramę w serduszka. Nie zakręciłam wody zewnętrznej i lała się przez cały weekend, bo górale wyjechali na trzy dni do siebie, żeby zrobić żniwa, i nikt nie wiedział, że się leje. A mam już wodę z wodociągu, który był w planach od pięciu lat, a właśnie zrobili teraz. Statystycznie rzecz biorąc, świetnie się złożyło, nie musiałam kopać studni. Widziałam przedtem białego konia. A biały koń spełnia życzenia, jak wiadomo. I poprosiłam o wodociąg. Jest. Przyjechali odłączyć mi prąd, bo zapomniałam zapłacić rachunku, ale im ula nie pozwoliła, bo wytłumaczyła, że mam bardzo niedobrego męża, który mnie zabije, jak się dowie, że zapomniałam o rachunkach. Ci z elektrowni mi współczuli i nie wyłączyli. Jednak są jakieś profity z posiadania męża drania, jeśli ktoś ma takiego. Dostałam. Cztery pary pięknych drewnianych drzwi od trzeciej sąsiadki i jej męża. Parapety, kafelki i tym podobne od Mańki, siostry Uli. Oraz trójkątną wannę, płyty chodnikowe i worek gipsu od Krzysia. Kompakt, to jest muszle klozetową od Agnieszki i Grześka. Farbę i lakier do drewna. Roślinki do ogrodu. Jukę, tamaryszek i dużo różnych tuj. Oraz kasztan kwitnący na różowo. Piękną drewnianą półkę z wieszakami na garnuszki i ściereczkę, na której powinno być wyhaftowane, jak żona gotuje, to mężowi smakuje, czy inna szowinistyczna bzdura. Znakomitą wódkę z Grecji od przyjaciela Uli. Odpisałam na 186 listów, w tym na takie. Co robić, jak się nie wie, co robić, kiedy dziecko jest za grzeczne? Jak wyegzekwować od dziecka grzeczne zachowanie? Jak się robi haft angielski? Jak się wyprówa haft angielski? Jak zrobić permanentny makijaż? Jak usunąć permanentny makijaż? Jak powiększyć biust, jak pomniejszyć biust? Jak zrobić operację plastyczną nóg, oczu, podbródka, ucha, uda oraz brzucha? I jak wytłumaczyć żonie, żeby nie robiła operacji plastycznej nóg, oczu, podbródka, ucha, uda oraz brzucha? Jak wytłumaczyć żonie, żeby zrobiła operację plastyczną nóg, oczu i itd.? Jak odejść od męża? Jak nie odchodzić od męża? Jak wyhodować kiełki, nutrie, lisy srebrne, lisy rude, króliki, kurczęta? Gdzie można sprzedać i komu hodowlę nutrii, lisów, królików, kurcząt? Jak polubić teściową? Jak się zdrowo żywić, ale bez warzyw, bo są wstrętne? Czy można mieszkać pod linią wysokiego napięcia? Czy wierzyć w różce? Kiedy będzie koniec świata? Czy koniec świata będzie w roku 2000? Czy to prawda, że są żyły wodne? Co sądzę o książce wydanej w Niemczech o tytule nie do powtórzenia, która co prawda nie była tłumaczona na polski, ale jest o i tak dalej. Czy jak ktoś chodzi do psychologa, to znaczy, że już nic z niego nie będzie? Jak się afirmować na pieniądze? Co to jest afirmacja? Prosili redakcje czytelnicy o kontakt z harisem lub innym uzdrowicielem, parę tysięcy na samochód, lodówkę, wykończenie domu, mieszkanie dla córki, wyjazd na urlop, interwencję u prezydenta w sprawie niesprawiedliwego wyroku sądowego, który przyznał jednak rację sąsiadowi i zarządził grzywne w wysokości 200 zł, skontaktowanie się z córką, synem, mężem, żoną i wytłumaczenie synowi, mężowi, żonie, córce, że nie ma racji, Napisanie do sąsiadki, że nie podaje się noża do ryby, bo sąsiadka się kłóci i podaje. Napisanie artykułu, żeby ludzie nie wierzyli w sprawiedliwość, bo jej nie ma. Napisanie artykułu, żeby ludzie zrozumieli, że świat jest piękny, to nie będzie wojen. Śpiwór dla syna, który jedzie do Szwecji, bo może w redakcji jest jakiś zbędny. Spowodowanie, żeby koty nie sikały na wycieraczkę w bloku 3C, mieszkania 9 przy ulicy Sękatej. Poproszenie gołębi, żeby nie składały jaj na balkonie. Również ciekawi byli, czy to prawda, że w przyszłym roku będzie lepiej. W przyszłym roku będzie gorzej. Zostaną obniżone podatki, zostaną podniesione podatki. Wszyscy w rządzie to złodzieje, Wałęsa zostanie prezydentem. Ciekawi byli, jak usunąć prusaki, mrówki faraona. Kreta na działce, sąsiada, który pije i brudzi pod drzwiami, teściową, która mówi i mówi, jak wszystko zrobić lepiej, szerszenie, dżdżownice, bezpańskie koty, bezpańskie psy, psa sąsiadów, który szczeka i szczeka, koleżankę, która zaczęła chodzić z chłopakiem, który się podobał czytelniczce, kawki z komina, stonkę. Jeśli chodzi o życie rodzinne, to nie byłam na żadnym z trzech zebrań w szkole Tosi. Tosia przyniosła w tym czasie ze szkoły trzy pały z chemii, której nie rozumie, dwie pały z matematyki, bo pan od matematyki nie rozumie, że ona nie rozumie matematyki, pałę z historii sztuki, bo pani zgubiła jej rysunek, pałę z angielskiego, bo pani zgubiła jej klasówkę, pałę z polskiego, bo pani najpewniej zgubiła jej wypracowanie, pałę z wf bo nie ma butów. Zapewne zgubił je pan od WF-u. Pałes z historii, bo pan w ogóle nie zrozumiał, co ona do niego mówi. Niesłabnące przekonanie, że cały świat jest przeciwko niej. Tuż przed wakacjami zostałam wezwana do szkoły. Okazało się, że na etyce pani od etyki tłumaczyła, że powołaniem człowieka na ziemi jest bycie nieszczęśliwym. Tosia, nie podnosząc się z miejsca, powiedziała, że akurat ona zamierza być szczęśliwa. Pani się strasznie zdenerwowała i powiedziała, że życie jest brutalne i że wcześniej czy później Tosia to zobaczy. Na co Tosia powiedziała, że świat jest odbiciem stanu naszego umysłu? Poszłam do szkoły, otrzepawszy się lekko z gipsu. Zapytali mnie: Co ja na ten temat sądzę? Sądziłam, że świat jest odbiciem stanu naszego umysłu. Cieszę się, że Tosia zamierza być szczęśliwa. Ostatecznie każdy ma to, co chce. Pani od etyki nie zgodziła się ze mną i poprosiła, żeby Tosia nie była lekceważąca. Poprosiłam Tosię, żeby nie była lekceważąca. Moje dni upływały między jogurtem, cebulką tulipana i turkuciem podiatkiem. Rozrabianiem gipsu, potem troszkę zdrady i kłopotów małżeńskich, skrobanie ścian, robienie wylewek, kupowanie podłóg i złączek o przekroju półcala, potem osy, rozprawianie nad podatkami, przywożenie niezliczonych ilości styropianu, siatki, folii znowu krótka rozprawka o zdradzie. I jak dbać o włosy, krótki wywód na temat fryzury przed ślubem, między rąbaniem drzewa, a odpowiadaniem mojej mamie na pytanie, co zamierzam z sobą robić, bo przecież niedługo wraca Julek i gdzie ja będę mieszkać z tosią, która wymaga opieki, własnego domu, spokoju itd. Odpowiedź brzmiała, że właśnie się zastanawiam. Oraz na wysłuchaniu porad mojego ojca, który doradzałby mi w każdym przypadku, żebym nie wychodziła 16 lat temu za mąż itd. W tym czasie wymieniłam z niebieskim sześć listów na temat roli kobiety i mężczyzny we współczesnym świecie. Jego poglądy są nie do przyjęcia. W ogóle nie rozumie, że kobiety są wykorzystywane, przygotowywane do życia w roli posługaczki, i nie dość, że rodzą dzieci, to jeszcze nikt im w tym nie pomaga. Ale ten facet nic, nigdy nie zrozumie. Kiedy Tosia wróciła z obozu żeglarskiego, dom był pod dachem, wylewki zrobione, woda i elektryczność rozprowadzone w środku. Robiło się szambo i zmieniła się ekipa, która miała wykańczać. Byłam wykończona. Niepotrzebnie swoją biedną Tosię posądzałam o to, że się w końcu wygada. Po prostu ula zadzwoniła do mojej mamy i powiedziała, że nowi górale się popili i powinnam być na miejscu. Mama pyta, jacy górale? No, ci, którzy teraz robią łazienkę, mówi ula. Jaką łazienkę? pyta moja mama. No, normalno w domu. Ale w jakim domu? No, obok. Obok czego? pyta inteligentnie moja mama. Obok mnie, Uli, nie można zrazić niczym. Ale dlaczego Judyta jest ci do tego potrzebna? Przecież to jej, prawda? powiedziała Ula. Moja mama nie dostała zawału. Tosia za to jest obrażona, że jej nie powiedziałam. Natychmiast wszyscy chcieli pojechać i zobaczyć dom. Pojechaliśmy. Tosia, moja mama. Mój ojciec i ja. Tosia o nie miała. Moja mama o nie miała. Mój ojciec powiedział, że gdyby był na moim miejscu, to by nic nie robił na hura i powinnam była go wcześniej zapytać o zdanie, czego nie zrobiłam, wychodząc za mąż. I właśnie widzi efekty i tak dalej. A potem odbyło się walne zebranie rodzinne, w wyniku którego ustalono, co następuje. Tosia zamieszka z dziadkiem, Borys z babcią, ja zamieszkam u Mańki, siostry Uli, tuż obok swojej ziemi. Teraz już muszę się skupić wyłącznie na domu. Idzie jesień, niedługo się kończy lato. Muszą skończyć przed zimą. Kończą mi się pieniądze. Nie wiem, co to będzie. Eks mężowie są zawsze niefotogeniczni. Mańka jest weterynarzem. Statystycznie podobna do mnie. Miała męża, ale sobie poszedł. Najpierw miliony kartek z serduszkami, potem ślub, potem syna, potem inna pani. Mąż Mańki był wesołym człowiekiem. Kiedy urodził się im syn i pojechał do szpitala po żonę i dziecko, to wyszła pielęgniarka z zawiniątkiem i zapytała, czyj to syn? A on powiedział: kocyk jest mój. Mężczyzna zawsze rozpoznaje swoje dziecko. Po kocyku. W parę lat później poszedł w świat. Ale też nie pozwalał mańce palić w sypialni. Jak to możliwe, że wychodzimy za mąż za facetów, którzy nam czegoś zabraniają? Albo każą iść spać, bo późno, albo każą wstać, bo też późno. Albo obiad trzeba zrobić, albo trzeba oszczędzać, i tak dalej. I to lubimy? Zupełnie niezrozumiałe. Mańka ustaliła z ulą, że zamieszkam u niej, bo mąż zwolnił właśnie miejsce i trzeba przewieźć tylko parę ciuchów, komputer, żebym mogła pracować i damy sobie radę. Górale nie będą pić, jak będzie nadzór. Nadzór czyli ja. No, która jeszcze kobieta wie, jaka jest różnica między betonem piętnastką a dwudziestką, między gwoździem dwucalowym a siedmiocalowym? Górale nie piją. Piłam z nimi na wiechę, wieniec i jeszcze z jakiegoś powodu, nie pamiętam. Pytam, która kobieta wie, co to jest wieniec na domu. Ja wiem. Dziadek dzwoni, że Tosia go nie słucha i nie je zup. Babcia zadzwoniła, że Borys pogryzł drzwi wejściowe. Zadzwoniłam do ojca i powiedziałam, żeby sprzedał Malczewskiego, który jest w rodzinie od lat i niestety ma wisieć na ścianie do dziesiątego pokolenia. Większego kredytu nie dostanę. Pieniądze pożyczone od mańki się skończyły. Ojciec zadzwonił do mojej mamy i zapytał, czy ona nie ma jakichś wolnych środków płatniczych, ponieważ Malczewskiego i tak nie da się sprzedać od ręki, a poza tym obraz ma służyć następnym pokoleniom. Może na przykład mój brat będzie go chciał w przyszłości. Mój brat zadzwonił do ojca, do którego zadzwoniła moja mama i powiedział żeby w cholerę sprzedać malczewskiego bo on nie chce go mieć przez pokolenia w przyszłości moja mama zadzwoniła do mnie i powiedziała że w związku z malczewskimi i następnymi pokoleniami ona weźmie jakiś kredyt zadzwonił mój ojciec i powiedział że można oczywiście sprzedać malczewskiego niech matka nie bierze kredytu bo to złodziejstwo taki procent potem zadzwonił mój brat i zapytał ile mi brakuje to on weźmie jakiś kredyt bo przecież ojciec się zapłacze jeśli Malczewski nie będzie w tej rodzinie w przyszłości przez pokolenia mój ojciec zadzwonił do brata i powiedział że na jego miejscu nie brałby kredytu bo to złodziejstwo taki procent następnie zadzwoniła moja mama żeby powiedzieć że babcia przesyła dla mnie pieniądze i mogę oddać kiedy będę miała bo jej się nie spieszy a ma odłożone na pogrzeb więc tym bardziej jej się nie spieszy. Mańka wróciła dzisiaj później niż ja z budowy. Podałam gorącą kolację. Kotlety schabowe, zapiekane z żółtym serem bardzo niezdrowe i bardzo pyszne. Wolałabym mieć żonę w przyszłości, bo Mańka była zachwycona. Jej syn też. Mówi do mnie: Matko B. Bo koledzy go pytali, dlaczego jego matka mieszka teraz z kobietą. Mańka wróciła późno, bo szczepiła osiem psów u jednego pana. Wypełnia te książeczki, a tam jest napisane imię psa. To pyta, jak się pies nazywa: Bobik. Drugi też Bobik. I trzeci, i czwarty, i piąty. Mańka w przeciwieństwie do mnie nie dziwi się specjalnie, od kiedy została wyzwana do jednej pani na szczepienie kota i obcięcie pazurów psa. Pojechała, staruszeczka otworzyła drzwi i na wstępie poinformowała, że pies ją mańkę, pogryzie jak syna nie ma, a kot sobie właśnie poszedł w cholerę. Ale czy przy okazji nie mogłaby znaczy mańka obciąć jej paznokci w prawej ręce, bo sobie nie daje rady. Zapłaci jak za psa. Mańka wyjęła swoje przyrządy do manikir i obcięła babci paznokcie u prawej ręki. Wzięła jak za psa. No, więc dzisiaj Mańka delikatnie przy ósmym psie zapytała: Dlaczego wszystkie nazywają się Bobik? Czy to nie jest trochę mylące? A właściciel na nią spojrzał, jak na idiotkę, i powiedział: Bo ja jestem Bobik. Jerzy Bobik! Na coś takiego stać tylko faceta. Mańka otworzyła butelkę koniaku. Żebyśmy napiły się po koniaczku przed snem. Potem poszłyśmy do jej sypialni. Z koniakiem, z herbatą, sokiem pomarańczowym, orzeszkami solonymi z promocji złoty pierścionek, popielniczką i papierosami, weszłyśmy w ubraniu na łóżko. Mańka wpuściła swoje wszystkie cztery koty do pokoju, wyjęła albumy ze zdjęciami i zaczęła szukać pierścionka puszce po orzeszkach. Wysypała całą zawartość. Pierścionka nie było, za to ku naszej radości się nakruszyło. Potem nalałyśmy koniaku i zapaliłyśmy papierosa. Głównie dlatego, że jej mąż też nie pozwalał palić w łóżku. Potem pokazała mi wszystkie zdjęcia swojego męża. Wcale nie był fotogeniczny. O pierwszej w nocy wszedł jej syn. I tylko jęknął. Było ciemno od dymu, koniaczek nam świetnie wchodził, muzyczka grała, koty leżały na poduszce, wszędzie było pełno orzeszków, a myśmy rozmawiały o seksie. Jej też się nie układało. To bardzo zabawne, że człowiek, czyli kobieta, im bardziej mu się nie układa w małżeństwie, tym bardziej cierpi, jak ono się kończy. Czy to nie zabawne? Bardzo to nas rozśmieszyło, i kazałyśmy naszemu synowi iść spać. Obudziłam się o wpół do ósmej. Mańka spała koło mnie odwrócona tyłem, z kotem na plecach. Ja miałam drugiego na piersiach, trzeci i czwarty się gdzieś ukryły. Wszędzie było pełno tych pieprzonych okruszków, i śmierdziało petami. Butelka spała obok nas. W pełnym pędzie obudziłam naszego syna, wypiłam kefir, obudziłam mańkę, wypiłam sok pomarańczowy, wzięłam prysznic, wypiłam szklankę mleka. Mańka zrobiła śniadanie dla nas wszystkich i wypiła sok, herbatę z cytryną, szklankę wody mineralnej, rozpuszczalną aspirynę. Zjedliśmy śniadanie, wypiłam dwie herbaty z cytryną i dwukrotnie wymyłam zęby. A i tak górale natychmiast powiedzieli, że na kaca najlepsze piwo. Jak dobrze pójdzie, za dwa miesiące będziemy się mogły z Tosią wprowadzić. Spodobał Ci się ten fragment? Posłuchaj tego audiobooka w Storytel.